Serdecznie pozdrawiam sprzed domu w Krotoszynie, pierwszego domu zakonnego misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej prowincji polskiej. To tutaj między kwietniem a lipcem dokonała się instalacja pierwszej wspólnoty, pierwszego też junioratu, który bardzo szybko okazał się przepełniony, stąd oblaci musieli z Krotoszyna przenieść się do większej posiadłości w Lublińcu. Kilkanaście minut temu zakończyła się Eucharystia w krotoszyńskiej farze, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za 100 lat polskiej prowincji wraz z wszystkimi proboszczami parafii krotoszyńskich, z licznymi wiernymi, także z samorządowcami, którzy świętują swoje 30-lecie. W ramach upamiętnienia naszej rocznicy zostaliśmy zaszczyceni zapisaniem tego wydarzenia na dzwonie poświęconym podczas Eucharystii. Dzwon, który będzie służył parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Bazylice. Na tym dzwonie została zapisana inskrypcja na cześć świętego Jana Pawła II z okazji jego setnych urodzin, wspomnienie roku beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia i rocznica stulecia polskiej prowincji misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zatem cieszymy się raz jeszcze wraz z całą prowincją, z wszystkimi naszymi przyjaciółmi, przyjaciółmi misji, którzy także nam towarzyszą dzisiaj przy krotoszyńskiej farze z parafiami, z parafianami, z księżmi, proboszczami Krotoszyna. Dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj być i że mogliśmy świętować. No i pamiętajmy o tym miejscu, które było taką kolebką, można powiedzieć, małe ziarenko polskiej wspólnoty zostało tutaj rzucone na glebę polską, zaczęło kiełkować i się z czasem rozrosło w piękną prowincję, sięgnęło po krańce świata. Niech Bóg nam błogosławi na kolejne stulecie. Szczęść Boże.